Z nami Piotr Chrapkowski. Piotr, po takim meczu co czujesz? Złość, poczucie niesprawiedliwości i myślałem, że sport to jest jednak czasami może być czysty, ale jak pokazały dzisiejsze zawody, to jest niemożliwe. Czy nie jest tak, że do tego wszystkiego, co się działo, do tych okoliczności meczowych, doszła dzisiaj trochę słabsza dyspozycja niż w tych fantastycznych meczach ze Szwecją i Chorwacją, szczególnie w obronie? Nie, powinniśmy już pierwszą połowę prowadzić 5 bramkami, jakby sędziowie gwizdali tylko po gospodarsku. Nie mówię, że gospodarz zawsze stanie 2-3 gwizdki, ale nie taką ilość. Mecz był nie do wygrania, sędziowie cały czas kontrolowali wynik, oni od początku wiedzieli, kto wygra ten mecz. Piotr, nie boisz się kar po takich słowach? No prawda, może w oczy kole, ale to widzieli wszyscy, myślę, wszystkie osoby zgromadzone w hali, które nie były narodowości katarskiej, widziały, co się działo na boisku. No nic, no przegraliśmy, została nam walka o brąz i na pewno będziemy walczyć. Mecz o brąz, ja myślę, że jesteście w stanie wygrać, jeżeli zagracie na swoim najwyższym poziomie, tam już takich dodatkowych okoliczności nie będzie. Czy masz jakąś drużynę, którą wolałbyś w tym meczu o brąz zobaczyć, czy z Francuzami, czy z Hiszpanami dajesz wam większe szanse, czy nie ma to znaczenia w tej chwili? Nie ma to znaczenia, to obie są naprawdę bardzo silne ekipy i obojętnie kto wygra ten półfinał, to liczę im, żeby mieli więcej szczęścia i żeby to oni wygrali finał w końcu, żeby jakiś mecz zakończył się uczciwie. Piotr, takie badanie na koniec. To na 10 meczów z Katarem reprezentacja Polski tutaj na tych mistrzostwach wygrałaby? 0. Dziękuję pięknie, Telepiotr Chrapkowski.